Polską Partię Socjalistyczną zakłada Józef Piłsudski do spółki z Żydem Maksymilianem Chorobicem. I to też pokazuje bardzo ciekawy taki proces, który w Polsce później, 100 lat później się też powtórzy. Chorobic i Piłsudski mówią w Polskiej Partii Socjalistycznej o wolności, o odzyskaniu wolności, o różnych takich rzeczach, tylko inne w to wkładają treści. W roku 1905 po tej rewolucji Piłsudski widzi, że rewolucja w marszu tam w Warszawie idą sami Żydzi. Że Chorobic napisał nawet, trzeba by tę książkę wznowić i wydać, bo bez niej się nie zrozumie współczesności. Przyjaciel jego Chorobica byli takimi kumplami, że sobie świadkowali na ślubach, naprawdę byli przyjaciółmi. I okazuje się, że właściwie Piłsudski w tę wolność wkładał treść niepodległości Polski. A Maksymilian Chorobic pisze w swojej książeczce wtedy wydanej, że trzeba zlikwidować państwa narodowe, bo tylko wtedy, jeśli zlikwiduje się państwa narodowe, Żydzi mogą czuć się bezpiecznie. No, drogi ich rozchodzą się. W 20 roku Chorobic szykuje się, liczył, że zwyciężą bolszewicy do objęcia władzy. W 20 wypisuje bzdury na Polskę, szkaluje Polskę tak, że nawet warto przeczytać, żeby się odpornić na te głupoty, które dzisiaj od nas wypisują. I w 22 roku marszałek Piłsudski wydaje za Chorobicem list gończy, on ucieka do Moskwy i Stalin go w 37 roku zamordował po prostu. To się przeskoczy teraz do sytuacji mojego pokolenia, gdzie w latach 70., zwłaszcza 80., walczyliśmy z komuny, no, do spółki z Michnikiem. Michnik był na moim seminarium, tak? I też mówiliśmy o wolności i znowu inne treści wkładaliśmy w tę wolność, co się okazało w latach późniejszych. Czyli to jest taka powtórka z rozrywki postulatek. Wracając do tego, do Piłsudskiego, no to wysiadł, jak to się mówi, z pociągu na stacji socjalizm na stacji Niepodległość, no i odzyskaliśmy niepodległość w 18 roku. W 19 roku, bodajże w styczniu lub lutym, zbiera się Sejm Konstytucyjny, który ma uchwalić konstytucję dla odrodzonej Rzeczypospolitej. I to zaczynamy wchodzić w momenty, które są najbardziej fałszowane i fałszowane również przez historyków, nawet IPN w Polsce. Bo to się w głowie nie mieści. Dwa lata temu konferencja Instytutu Pamięci Narodowej, ja tam nie jeżdżę na konferencję, ale to było w Kielcach, jestem Kielczanką, zaprosili mnie. I młody człowiek mówi głupoty i ja mu mówię, że w stenogramach sejmowych jest zapisane to i to, co zaraz państwu powiem. On mówi, że jego nie interesują stenogramy sejmowe i gloryfikuje Żydów. A rzeczywistość, która w źródłach historycznych, stenogramach sejmowych, czyli zapisach obrad Sejmu z marca 19 roku, jest w Sejmie, odbywają się narady, no i wstaje poseł Isaac Grünbaum, poseł żydowski, przewodniczący koła poselskiego Żydów Polskich i żąda od Polaków nie mniej, nie więcej, tylko żeby 113 artykuł Konstytucji gwarantował Żydom autonomię. Autonomię terytorialną. Wyobrażam to sobie tak, że Polska będzie wyglądała jak ser szwajcarski, czyli pół Warszawy, Krakowa, jakiś tam miasteczek Kalisza i innych będzie wydzielona i tam będzie państwo żydowskie. Zawsze nawet prezydentowi Dudzie w jednym z artykułów przypomniałam to, jak nazywał Polskę Polin, Rzeczpospolitą Polin, to się w głowie mi nie mieściło. Przypomniałam prezydentowi i politykom również słowa posła Niedzielkowskiego. Jak to żądanie wygłosił żydowski poseł Grünbaum, wstał poseł Niedzielkowski, zresztą właśnie PPS-u, i powiedział fantastyczne słowa, które my Polacy musimy sobie, każdy z osobna i politycy i wszyscy, łącznie z prezydentem zanotować. Poseł Niedzielkowski powiedział następujące słowa, no oczywiście cytuję z pamięci. Z pełną odpowiedzialnością
i z pełną godnością i wymienił tam, musimy, oświadczam, że państwo polskie jest tylko państwem Polaków. I przy tej naszej narzekamy na siebie, że każdy z nas ma inne zdanie. No i dobrze, dziękuję Bogu, tak trzymajmy, żeby każdy miał swoje zdanie. Za posłem Niedziałkowskim opowiedziała się cały parlament, od lewa do prawa. Proszę? A proszę bardzo, właśnie pan ma, proszę tylko do mikrofonu, bo są piękne słowa, proszę państwa. Słowa Kazimierza Ludosławskiego o Polsce, że to jest organizm. Różne cytaty, ale Niedziałkowski z PPS powiedział: jesteśmy gotowi przyznać szerokie prawa dla kulturalnego rozwoju każdej mniejszości, która zamieszkuje nasze państwo. Ale od tego jest cała przepaść do tego stanowiska, które zajmuje w tej chwili w Polsce pewna część opinii żydowskiej. Na przykład stronnictwo syjonistyczne i pewna część robotniczych stronnic żydowskich. I tu są te najważniejsze słowa. Stanowczo, zupełnie kategorycznie i również z całym spokojem i z zupełnie czystym sumieniem socjalistycznym od Żydostwa polskiego uczynić wspólną własność Polaków i Żydów. Zachować musimy koniecznie zasadę ogólną, iż państwo polskie jest państwem tylko polskim. To są piękne słowa, proszę państwa, które musimy sobie, my wszyscy, ja powtarzam, w zeszłym roku doszło do sytuacji, że nasz prezydent Duda, który klepał ciągle o państwie Polin, napisał pismo do gratulacji jakiejś do Izraela i użył sformułowania Rzeczpospolita Polin. Więc ja mu napisałam ostry artykuł, że po prostu, także możecie państwo tego artykuł z 8 listopada ubiegłego roku, wyłożyłam mu wszystko i zacytowałam tym cytatem posła Niedziałkowskiego. Muszę powiedzieć, że od listopada, od tamtego artykułu, no może ja nie śledzę wszystkich, ale prezydent publicznie nie użył ani raz słowa Polin. I chwała mu za to. To są brawa dla pani doktor. Dziękuję bardzo. No właśnie, to jest takie śmieszne w moim zawodzie, że w zasadzie odmawia się sali, to, ale jednak czytają i dobrze. Wiecie państwo, ja nie mam nawet specjalnie, nie mówię tu o prezydencie, żeby go w jakiś tam sposób szkalować. Jak nie wiedział, to się dowiedział. Jak wie, że nie wolno, nie użył tamtej pory słowa Polin, a wszystkich nas do szału doprowadzą. A Rzeczpospolita Polin, termin użyty w piśmie prezydenta, no to już jest kosmos. Nie ma Rzeczpospolitej Polin, jest Rzeczpospolita Polska. A za tym idzie, proszę państwa, za tym używaniem Polin, które też wprowadziły środowiska lewackie, Michnik i spółka, z tym wiąże się, ja wtedy w tym artykule prezydentowi napisałam. Żydowskie Hazaki, prawo o zasiedzeniu. Żydzi, myślę, że my też mamy kłopoty z powodu tego prawa Hazaki do dziś. Prawo Hazaki żydowskie mówi o prawie zasiedzenia. Że jeśli siedzisz na tej ziemi 100, 200, 500 lat, to ta ziemia jest twoja. Ja tam w tym artykule podałam link, jak to wyjaśnia taki rzezak z prawi, to prawo Hazaki. Więc to wcale nie jest takie śmieszne. Mnie doprowadzało, mówię, do szału, zresztą państwa tu w Ameryce i nas wszystkich w Polsce, to nazywanie Polski państwem Polin. No ale wracając do roku 1919, czyli równo 100 lat temu, te słowa posła Niedziałkowskiego były przełomem i parlament, i wszyscy Polacy przyjęli to stanowisko za obowiązujące. No i zaczęła się wojenka polsko-żydowska, bo to, czego my doświadczamy dzisiaj, to doświadczać zaczęli Polacy 100 lat temu, jak odmówiliśmy im autonomii żydowskiej, czyli odmówiliśmy im prawa do, nie oddaliśmy im połowy do wybuchu II wojny światowej. W momencie wybuchu II wojny światowej, no w Polsce było najwięcej Żydów. Co dziesiąty obywatel polski był Żydem, z tego 85% to byli właśnie Hasydzi,
Nazywam ich tak prywatnie biednymi wioskami, chudymi i proszę zawsze, żeby nie łączyć ich z komunistami. Bo co my możemy? Możemy się podśmiewać z tych kur kręconych nad głową, z tej ich religii, ale to byli ludzie żyjący w świecie właśnie, w świecie religii, zabobonu, w swoim własnym świecie, nie mieszali się do polityki specjalnie, bo i na pewno nie byli komunistami, dlatego że może część z Państwa oglądała Skrzypka na dachu, tam jedna córka w jakieś lewicowe sprawy, ojciec się wyrzeka i nie chce jej znać. Dla żydowskiej rodziny sytuacja, w której młody człowiek, no czy stary, wszystko jedno, idzie w jakieś socjalistyczne partie, komunistyczne czy jakiekolwiek, po prostu wyprawiało mu się pogrzeb i on przestawał istnieć. I tyle w kręgu rodzinnym. To nie tylko ojciec, matka, ale ciotka, wujek, dziadek był wyklęty i tyle. Bo dla Żydów religijnych komunizm był dziełem szatana i tyle. Więc jak mówimy, istniała Żydokomuna, ona się narodziła właśnie w końcu XIX wieku i mamy z nią kłopoty do dziś. Ale nie trzeba tego łączyć z Żydami religijnymi hasydami. Ci hasydzi właśnie żyli w swoim świecie, nie znali polskiego języka. Proszę Państwa, jak ja robiłam badanie na przykład z Lublina. Chłopak miał tam 8-10 lat, w szkole kazali uczyć w okresie międzywojennym polskiego języka. Oni krzyczeli, jakiego języka, po co mamy się to uczyć? I ten Milsz, tam pamiętam jego relacje. On nie wiedział, żyjąc w środowisku hasydów, on nie wiedział, że mieszka w Polsce, że językiem tego kraju jest język polski. Potem, jak dorósł, uczył się polskiego i tego, to były takie środowiska żydowskie. No i przychodzi II wojna światowa. Niemcy, jeśli chodzi o swój stosunek do Żydów, to określili to w takim dokumencie 21 września 1939 roku na tajnej naradzie w Berlinie ustalili, że jak wejdą, jak opanują już całą Polskę, to trzeba z Żydami po pierwsze ustanowić w każdej miejscowości Judenraty, czyli takie zarządy gmin żydowskich, które będą wykonywały rozkazy Niemców. Żydów z małych miejscowości zgonić do większych miast, no a potem w dokumencie stoi ostateczne rozwiązanie. Wiadomo, że to ostateczne rozwiązanie to było wymordowanie Żydów. Ale o tym dokumencie nikt z Żydów ani z Polaków nie wiedział. Powstały rzeczywiście w pierwszych dniach po zajęciu Polski, powstały we wszystkich miastach, miasteczkach, powstały Judenraty, które wykonywały rozkazy Niemców. I to też jest właśnie ta prawda niewygodna dla Żydów, ale tu znowu o tym, co się działo w gettach, Polacy nie wiedzieli, bo getta były za murami. Oni Żydzi opisują, ja to mówię, głos zamordowanych Żydów, który też jest bardzo niewygodny dla współczesnych Żydów, bo to nie ja mówię, tylko Żydzi, szczególnie jeśli ktoś z Państwa szerzej się interesuje, to kronika getta łódzkiego Lindelbluma, kronika getta łódzkiego mówią same za siebie po prostu. Żydzi Czerniaków w Warszawie, Runkowski w Łodzi dogadywali się z nimi autonomię, których Polacy im odmówili. Żydzi się wściekają, opowiadają głupoty, a to Czerniaków, senator przedwojenny, pisze w swoich dziennikach pod datą 19 maja, że dziś z rąk Niemców otrzymałem nominację na burmistrza autonomii żydowskiej w Warszawie. Koniec kropka. No i tutaj przed wyjazdem krótko do Państwa dostałam fantastyczny dokument od kogoś z Londynu, nawet nazwiska nie znam, od jakiegoś pana. Książeczkę wydaną w 1942 roku, czyli w czasie wojny w Londynie, napisaną przez Żyda. I ten Żyd pisze, opisuje strukturę gett i jak to wyglądało i pisze, że w miastach, w gettach, w większych miastach władzę sprawują Żydzi, którzy otrzymali stanowisko burmistrzów od Niemców. No i to już zaczyna się, proszę Państwa, sytuacja taka, że w Warszawie powstaje wśród Żydów, bogatych Żydów znowu,
tych zasymilowanych, powiedzenie Motłoch musi zginąć. W warszawskim getcie to też getto Zeitung, czyli Gazeta Żydowska, podaje, że nigdy w dziejach świata nie było tak, żeby Żydzi opodatkowali chleb. A w getcie warszawskim Żyd płacił podatek od chleba. I trzeba powiedzieć tak, że właśnie Niemcy, Żydzi wykonali własnoręcznie te rozkazy niemieckie, dlatego że ściągali Żydów z małych miasteczek do dużego miasta. Możecie sobie Państwo wyobrazić, że taki hasyt mieszka gdzieś, nie wiem, w Otwocku na przykład była sytuacja taka, że Żydzi ściągnęli do pomocy gestapo. Bo Żydzi, ci hasydzi, mieli swoje tam domki, swoje łóżka, jakiś biznes i nagle przychodzą inni Żydzi i mówią, że macie 15 minut, bierzcie dzieci do Bałkido i siadą do Warszawy. Żydzi nie chcieli się ruszyć, bo przecież tu mają po prostu gdzie mieszkać, mają z czego żyć. Zaganiali tych Żydów do Łodzi, miasto, getto warszawskie urosło do ponad 500 000 ludzi, getto łódzkie 250 000 i to Żydzi sami zaganiali Żydów właśnie do tych większych miast i w Warszawie opodatkowali chleb. Skutkiem tego był szerzący się głód, umierający ludzie na ulicach, dzieci umierające z głodu przykryte gazetą. Także to gehenna straszliwa i jednocześnie ta wierchuszka, ta elita Żydów zasymilowanych po prostu to nie ja piszę, tylko pisze właśnie ten Emanuel Ringelblum, że getto tańczy, getto się bawi. Czyli te dysproporcje, ludzie umierający na ulicach i policja żydowska, która składała się głównie z adwokatów żydowskich, która po prostu się bawiła. No i przychodzi dzień 22 lipca, no mówię o Warszawie, bo to takie przykładowe, 22 lipca przychodzą do Czerniakowa, prezesa autonomii żydowskiej w Warszawie, Niemcy, każą mu podpisać zgodę na wywózkę dziennie kilku tysięcy Żydów. No Czerniakow wie, że na śmierć, ale ze wszystkich miast w Polsce on jeden, Czerniakow, nie podpisuje zgody, popełnia samobójstwo. We wszystkich innych miastach, miasteczkach przewodniczący żydowscy podpisują zgodę na wymordowanie Żydów. Jak się popatrzy na to, co się wyprawiało w Łodzi, to jeszcze wcześniej Rumkowski oddał, to dla nas chrześcijan w ogóle i dla nas Polaków, to w ogóle się nie mieści w głowie. Wydał na śmierć najpierw dzieci do 10 roku życia wszystkie, potem starców powyżej 60 roku życia i z getta on stosował zasady takiego prawa żydowskiego, które obowiązywało Żydów od II wieku po Chrystusie i które wyklucza istnienie cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, o której pewnie Państwo słyszycie, głównie od niedouczonych polityków. To prawo żydowskie mówi, że w sytuacji zagrożenia Żydzi mają prawo albo nawet obowiązek poświęcić część wspólnoty dla ratowania innych. I do dziś historycy żydowscy kłócą się między sobą, czy Rumkowski miał prawo, czy nie miał prawo posłać dzieci na śmierć i tych niby starców. Niby według prawa żydowskiego poświęcił życie dzieci, żeby uratować resztę, poświęcił potem życie chorych, kalekich i tak dalej. Proszę Państwa, ta polityka Rumkowskiego, zgodna z żydowskim prawem zresztą, spowodowała, że z getta, które liczyło 250 tysięcy ludzi, przeżyło 870 czy 60 osób, czyli zginęli wszyscy. I teraz mówi się różne głupstwa o Polakach. Najlepszym przykładem tego, że Polacy, nasi dziadowie, nie mieli wpływu na to, co się dzieje za murami, to jest poczytać kronikę getta warszawskiego. Z kroniki getta warszawskiego wynika, bo ile nie warszawskie, tylko łódzkie. O ile getto łódzkie miało jednak kontakty jakieś ze stroną polską, handlowe czy takie, to łódzkie getto było absolutnie zamknięte. Według kroniki getta łódzkiego, pisanej zresztą przez Żydów, na teren getta łódzkiego przedarło się tylko dwóch chrześcijan. Jeden Polak, fryzjer, który nie wiadomo po co poszedł, policja żydowska oddała go Niemcom i zginął. I drugi chłopak z Pragi, któremu Niemcy zabrali narzeczoną dziewczynę, Żydówkę. I on pieszo z Pragi szedł do Łodzi, żeby
żeby ją odzyskać, żeby się z nią spotkać. Oczywiście wpadł w ręce Żydów, oddany Niemcom, poniósł śmierć. Więc proszę Państwa, nie wierzcie w te wszystkie głupstwa, które to i tamto, wpływ na cokolwiek. No i teraz może jeszcze już zakończę tym, że te dramatyczne losy Żydów w gettach, Niemcy wykorzystali, musieli znać te prawa żydowskie, bo to, co pierwsze prawo, które wspomniałam, obowiązywało, i drugie prawo żydowskie, bardzo ważne w czasach wojny, to było prawo Kiddush Hashem, to jest w ogóle najważniejsze żydowskie prawo. To jest uświęcenie imienia Bożego. I teraz jak popatrzymy na to, co działo się w czasie wojny, to mamy przypadki Żydów, którzy współpracują z Niemcami, którzy są katem własnego narodu, i rzesze Żydów, ich zachowanie też dla Polaków było niezrozumiałe. Bo zachowały się opisy głównie Polaków, ale i Żydów też, że w małych miasteczkach, zwłaszcza jak otaczali miasteczko Niemcy, no i wiadomo było, że ci Żydzi idą na śmierć, to się formułował zwykle orszak, taka jakby mówiąc po katolicku procesja, na czele której szedł rabin z Torą, czyli z Pismem Świętym, z tymi na głowie tałesami, czyli takie ręczniki, śpiewali żydowskie pieśni religijne i szli na czele właśnie rabin, wierchuszka, potem wszyscy mężczyźni, dzieci na rękach, i oni śpiewali taką pieśń o religijną Izraelu, no nie znam hebrajskiego, Szma Izrael zaczynało się to. Polacy nie rozumieli, zamiast się bronić, idą na śmierć. I to byli męczennicy. Większość z tych naszych hasydów to są rzeczywiście męczennicy, dlatego że jak mówią dziś rabini religijni Żydzi, którzy analizują tę sytuację, mówią, że dla religijnego Żyda nie było możliwości obrony. Bo żeby zachować wszystkie żydowskie prawa, nie miał prawa, nie mógł kłamać, nie mógł zdradzać, nie mógł przyjąć polskiej metryki i tak dalej. W tej sytuacji, jaką Niemcy stworzyli Żydom w czasie II wojny światowej w Europie, nie tylko w Polsce, religijny Żyd musiał iść na śmierć. A prawo Kiddush Hashem mówi, że jeśli masz złamać te i te prawa, to lepiej, żebyś poniósł śmierć, niż złamał to prawo. Więc większość naszych Żydów, tych właśnie biednych hasydów naszych religijnych, po prostu to męczennicy, bo u nas w katolicyzmie też męczeństwo jest najwyższą formą świętości, prawda? No i druga grupa Żydów, która to prawo Kiddush Hashem o męczeństwie w 1942 roku ze środowiska rabina Nussbaum'a. On to powiedział, że nie Żydzi, nie żadne męczeństwo. Dziś w takich ciężkich czasach to prawo o męczeństwie zamieniamy na prawo Kiddush HaChaim po hebrajsku, czyli obowiązek ratowania swojego życia. Wy nie macie iść na śmierć męczeńską, macie bronić swojego życia, możecie wydać na śmierć ojca, matkę, żonę, męża, dzieci, uratować siebie. Więc mamy do czynienia właśnie z takimi dwoma postawami. Tych policjantów żydowskich, którzy mordują, wysyłają na śmierć innych, i Żydów religijnych, którzy tego 5 roku, od czego zaczęłam. O 30 lat temu ta bajka żydowska, wymyślona tu w Ameryce przez Eli Wiesela, polegała przede wszystkim na tym, żeby wszystkich Żydów, którzy zginęli w Europie, nazywać męczennikami, proszę Państwa. I tych, którzy byli męczennikami, i tych, którzy byli zbrodniarzami. Jeśli chodzi teraz o to, że Żydzi tam klepią, że my Polacy za mało ratowaliśmy, no to w ogóle nie ma sensu, bo jeśli będziemy się liczyć, tu znowu mamy takie pojęcie relatywizmu, czyli takie filozofia Kalego. Jak Kali ukraść krowę, to jest dobrze, ale jak Kalemu ukraść krowę, to jest źle. I tak po żydowsku Żydzi mówią, że Polacy za mało umierali. A jednocześnie, jak widzimy, to prawo żydowskie mówi, że człowieku masz ratować samego siebie. To ja zawsze Żydom mówię, i o to się wściekają dość mocno, bo mówię, a drodzy Żydzi, albo się liczymy według żydowskiego prawa, i wtedy żaden Polak nie miał prawa narażać własnego życia ani życia swoich dzieci, żeby was ratować,
albo się liczymy według prawa katolickiego, że wtedy my możemy powiedzieć katolicy, zgoda, mogliśmy więcej poświęcić dla was, ale pytanie, ilu wy Polaków uratowaliście? Żadnego. No, kończąc już, proszę państwa, powiem, że Żydzi nigdy nie rozliczyli się ze swoich zbrodni, chociaż te żydowskie źródła napisane przez Żydów, którzy zostali zamordowani przez Niemców. Tutaj przywiozłam państwu tego Kacy Nelsona, polecam, trzecia pieśń, szczególnie robi wrażenie. Żydzi pisali jedno, jeśli ktokolwiek z nas przeżyje, trzeba będzie tych wszystkich bandytów żydowskich postawić przed sądem, rozliczyć i ukarać. Nigdy się to nie stało, dlatego że Izrael powstał w 1948 roku, w 1958 roku wyszła ustawa w Izraelu, która obowiązuje do dziś, która zresztą jest po hebrajsku w tej książce, którą pan tutaj ma, w tej Poza granicą Solidarności, to Żydzi. Też zawsze podkreślam, że nigdy nie odkryłabym tej historii polsko-żydowskiej w takim kształcie, gdyby nie pomoc Żydów, którzy ściągnęli mi z Knesetu tę ustawę z 1950 roku, która w dwóch punktach mówi. Jeśli przed sądem udowodniono, że wydał na śmierć albo własnymi rękami zamordował tylu Żydów, ale Żyd powie, że zrobiłem to, żeby ratować swoje własne życie albo żeby ratować innej grupy, z sądu wychodził wolny. Jest rok 2019, żaden Żyd nie odpowiedział za zbrodnie ludobójstwa, już nie mówię wobec nas Polaków czy innych, wobec własnego narodu. Dziękuję bardzo i czekam na pytania. Proszę państwa, ponieważ mamy tylko jeden mikrofon, nie wiem czy tak będzie słychać, to proszę podchodzić z tej strony, ja będę tutaj udawać. Chwileczkę, ja mam mikrofon w ręku. Tak. To bardzo proszę puścić. Pani profesor, przyznała się pani, że jest pani Kielczanką. Proszę nam naświetlić 46 rok w Kielcach. Jako historyk, proszę państwa, to nie badałam pogromu specjalnie, ale właśnie ta wspomniana konferencja IPN była w Kielcach 3 lata temu, na której ten młody człowiek głupoty opowiadał. Proszę państwa, na pewno nie ma wątpliwości teraz, że to była prowokacja bolszewicka, czyli komunistyczna, to nie ulega wątpliwości. Myślę, że była to też prowokacja żydowska, bo w tym czasie przewodniczącym miejskim rady był Żyd, szefem milicji był Żyd i wojska Żyd. To znaczy, ja, wie pani, mówię tak właśnie jako Kielczanka i katolik, tak? Że oczywiście była to prowokacja, ordynarna prowokacja i nie ulega wątpliwości, ale też trzeba pamiętać o atmosferze w Kielcach. Ja jeszcze pamiętam jako dziecko, to się mówiło, w co drugim domu ojciec czy wujek siedział w więzieniu, bo był waka. Zamek pękał w szwach, władze przejęli Żydzi. Ale to wszystko, ta prowokacja nie usprawiedliwi tego, że jednak trochę tych Żydów z rąk Polaków zginęło. I tyle. No to jako historyk mówię, jest prowokacja, ale jest ta strona taka etyczna, moralna, no sprowokuje nas ktoś do tego, żeby wyjść teraz na ulicę i zabić paru Chińczyków, bo mają skość na oczy. Więc to jest takie trochę śliskie. Także ja myślę, że trzeba ustalić fakty i te fakty są jednoznaczne. Jest też teoria, że ta pogrom kielecki był po to, żeby wyciągnąć polskich Żydów do Izraela. I to też jest racjonalne. Ale to nie zwalnia jednak, ja to znam już potem, jak byłam studentką, to podpytywałam sąsiadów, bo moich rodziców wtedy nie było. Moi rodzice właśnie mieszkali na Wołyniu i nie było ich w tym czasie w Kielcach. Dopiero potem osiedli. Ale pytałam sąsiadów, no tak to było, że robotnicy z Ludwikowa szli, że była atmosfera taka na ulicach dość, powiedzmy sobie, gorąca, antysemitka. No nawet taka pani Bednarczykowa, sąsiadka, która była świadkiem, ona Kielczanką zawsze tam mieszkała i przy tej ulicy Zagnańskiej,
to wstyd powiedzieć, proszę Państwa, ale takie no też musimy powiedzieć, że tak to było, że ona na własne oczy widziała, że dwie jakieś kobiety pana wyglądającego na Żyda wciągnęły do bramy i sprawdziły, czy jest Żyda. Więc no to możemy to zrozumieć, że mówię, ta atmosfera terroru z jednej strony, z drugiej strony rzeczywiście w jednym z tych budynków okazało się, że i tu też jest kłamstwo, te budynki, nawet jak dziś Państwo pójdziecie na planty, to z jednej strony mieszkały rodziny żydowskie, ale z drugiej strony mieszkali ubowcy i to oni otworzyli ogień. No, więc ja uważam, że to tak, że na pewno to był, powtarzam, pogrom, ale to jednak nie zwalnia nas, Kielczan, z odpowiedzialności, że no nie każdego z nas, czy właściwie my nie powinniśmy się nigdy dać namówić do zabijania innych. I tyle, no tak bym to podsumowała. Pani profesor, ja mam pytanie w sprawie getta w Sosnowcu i Moshe Melina i książki Płowa Bestia. Czy pani zna tą sprawę i czytała tą książkę? Bo ja czytałem tą książkę, wiem, że tylko zdaje się, jest tylko 17 kopii tej książki na całym świecie. Ja mam jedną. Druga sprawa to jest ta, pani wspomniała o tym, że Niemcy znali prawo żydowskie. Ja natrafiłem w listach, nie pamiętam tam, czy to było Himmlera, czy Heinricha. On pisał, że on zapłacił, że jeden z nich zapłacił Żydowi, żeby nauczył go religii żydowskiej i robił mu po prostu wykłady z tego. Ale nie pamiętam, czy to był Himmler, czy Heinrich. Jeden z tych dwóch panów po prostu studiował, głęboko studiował u rabina religię żydowską. No więc, proszę pana, po pierwsze, tak, tego dokumentu o Merinie nie czytałam, ale Merin przejawia się w innych źródłach żydowskich. Lublin miał swojego takiego, powiedziałabym, runkowskiego, takim symbolem współpracy z Niemcami jest ten runkowski z Łodzi. Każde miasto, miasteczko miało swojego runkowskiego. Niemcy wybierali na przewodniczących Judenratu zdrajców po prostu, zdrajców swojego narodu, którzy wykonywali wszystkie rozkazy. Także ten Merin na Śląsku no, robił to samo, co jakiś tam Icek w Lublinie, czy w Białymstoku, czy gdziekolwiek. Także to była norma. Powiedziałam, że jedynym okazał się Czerniakow, przyzwoitym człowiekiem, który jak zobaczył, że jego polityka budowy autonomii spełza na niczym, a jego ludziom grozi śmierć, popełni samobójstwo, wybrał raczej śmierć niż zdradę własnego narodu. I drugie, przepraszam, pytanie było... że Niemcy znali, musieli znać, proszę Państwa, dlatego że jest taki świetny amerykański historyk Brian Rick, książka przetłumaczona też na polski, Żydowscy żołnierze Hitlera. I to też się o tym milczy, a w wojskach Hitlera różnych, od SS po Gestapo, Wehrmacht służyło 150 tysięcy Żydów. I ten Brian Rick po prostu zrobił świetne badania ze zdjęciami, z nazwiskami, więc nie ma wątpliwości, służyli mu też w sensie tym, że planowali politykę eksterminacji Żydów. To nie ulega wątpliwości. Ja proszę Państwa w tej chwili myślę, że do Bożego Narodzenia skończę. Już tyle razy próbowałam skończyć z Żydami, ale no jest taka potrzeba, że szykuję, pracuję nad kolejną książką, właściwie takim albumikiem, wiecie Państwo, bo to jest bardzo ważne, że każde, na przykład Belgowie, Francuzi mówią, że jesteśmy, Belgów służyło, kilka tysięcy Holendrów w strukturach SS i innych, ileś tam tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy Francuzów. Norwegów, Włochów, Chorwatów już nie wymienię. I pomysł mój jest taki, żeby po prostu na każdej mapie pokazać europejski kraj, z jakiego kraju ile było żołnierzy SS, pokazać te 150 tysięcy Żydów, którzy służyli pod komendą Hitlera i mapę Europy, w której Polska będzie białą plamą.
bo żaden Polak nie założył munduru SS, ani Gestapo, ani nie służył w wojsku niemieckim. I to będzie takie właśnie album faktów niepodważalnych i Państwo będziecie mieć, my wszyscy Polacy. Proszę bardzo. To ja może właśnie w tym kontekście nazistowsko-hitlerowskim i żydowskim, bo to akurat Gabriel Kaiser w tej debacie polsko-żydowskiej, w tym klinczu pisał, ja to gdzieś znalazłem na Facebooku, więc może ktoś z Państwa gdzieś będzie miał jakąś wskazówkę, a w 1941 roku Abraham Stern mówił z Hitlerem, się chcieli umówić, żeby zagwarantować autonomię czy państwo żydowskie i właśnie byli w stanie pójść na Rosję wspólnie z Hitlerem, Żydzi, pod przewodnictwem, nazwijmy to, tego Abrahama Sterna. I nawet wyszedł taki jakiś medal, który widziałem, właśnie chciałem to zweryfikować, na ile to są prawdziwe takie posty na Facebooku ze swastyką i z gwiazdą Dawida razem, no bo ten sojusz gdzieś tam był planowany do czasu, kiedy rozpoczęło się to, co i się bardzo, rozpoczęło. To różne rzeczy się wypisuje. Na pewno do 1941 roku były prowadzone rozmowy z Izraelem, żeby część Żydów przesiedlić do Izraela. Izrael wtedy rasistowski powiedział, że nam niepotrzebne są stare dziady ani stare baby. Potrzebujemy młodych, ewentualnie ludzi i tak ich przyjmiemy, bo my budujemy Izrael. I to były rozmowy prowadzone przez Eichmana. I to jest w książce Hannah Arendt dość dobrze opisane. Czy były jakieś, był też Żyd z Izraela, fabryka. No bo taki medal widziałem wydrukowany, to oczywiście post na Facebooku, chciałem to zweryfikować, czy pani. Medalu nie widziałam, więc nie powiem ani tak, ani nie, ale że takie ruchy były. Rozmowy też na temat właśnie współpracy prowadził fabrykant z Oświęcimia, nazwiska dziś już nie pamiętam. Czy ta książka poza granicą Solidarności została przetłumaczona na język angielski? Tak, została przetłumaczona, możecie Państwo to kupić w wydawnictwie. A to teraz świeże tłumaczenie, teraz się nie, to ukazało? Nie, to się ukazało w 2012 roku. W Bloomington wydawnictwie możecie kupić i podarować swojemu. Bo ja bym sobie tak życzył, żeby panią doktor zostawić tutaj, powiedzmy, od tych spraw bieżącej polityki, a bardziej tutaj właśnie jakby no, dać jej pole pracować na tych właśnie tematach, nazwijmy to naukowo, bo to jest ta bardzo ja ważna praca. Ja pracuję tylko naukowo, nie bawię się w politykę, no też właśnie, więc poza granicą Solidarności. Ta książka jest, pierwszy tytuł po angielsku ma stosunki Polish-Jewish Relations i można zamawiać, kupować i dawać Amerykanom, różnym tym waszym zwariowanym kardynałom i biskupom. Tak, niech sobie poczytają. Jak słyszałem od pani w jednej rozmowie pewną taką dane, którą chciałem sprawdzić, to trochę nawiązuje do tego artykułu w Magna Polonia o Polinie, o tej powiedzmy wojnie semantycznej, którą prowadzimy, prowadzące do tego, że ten Chaim Runkiewicz jest teraz nazywany Polakiem na Wikipedii, już nie istnieje jako Żyd, tylko jako Polak, tak się dowiaduje, więc ta wojna trwa i właśnie sprawa Polin, którą pani poruszyła, jest jednym z tych takich przykładów. Właśnie teraz mają tu być prowadzona w ogóle edukacja w szkołach, prawda, publicznych już dotycząca Holokaustu, co też podejrzewam, że wpłynie też na to, jaka narracja tutaj będzie zwyciężać. Ale proszę Państwa, tylko że proszę o pytanie, bo jak każdy z nas zrobi wykład, teraz to nie wyjdziemy. Właśnie to w takim razie chodzi mi o bardzo ważny taki argument w rozmowie tutaj z tych sprawach polsko-żydowskich. Pani się powołała, że przez pierwsze 3 lata wojny stosunek, znaczy na każdych 10 aresztowanych, 9 było Polaków, 1 Żyd. Prosiłbym o źródło, bo pani gdzieś tam podała źródło książki, którą ściągnąłem w PDF-ie, zrobiłem kwerendę. Szymon Datner, proszę pana, w tej książce, proszę sobie, z tyłu jest bibliografia, o tu, nawet podejść teraz i spisać. Tak, tak. Szymon Datner, dla sprawiedliwych, już nie zabieramy czasu. Okej, okay, dobrze, dziękuję. Kto następny tutaj? To jeszcze może powiem pani, spotkałem. Nie, proszę pana, bo okay. Ja powtarzam, jest nas tutaj kilkadziesiąt osób. Jeśli każdy będzie chciał wygłosić krótki wykład, to dobrze, nie damy rady. Okay, chodziło mi tylko o taką Żydówkę uratowaną przez jedną z tutaj, z ojca jednej tutaj pani, którą poznałem i którzy, oni się później jakby, ta uratowana Żydówka przez tego, który uratował pana Stanisława, gdzieś tam spod Grudziądza stworzyli małżeństwo do 90. swoich lat, dożyli i ona mówiła, że oni się bali wyjechać do Izraela właśnie ze względu na jakby bezpieczeństwo pana Stasia. Czy pani zna takie relacje małżeństwa się gdzieś tam? Bez przesady. Tak? Okay. Istniała parafia do końca 90. lat w Hajfie, gdzie albo mąż, albo żona byli Polakami, nikt im tam krzywdy nie robił. No taką relację słyszałem.
Czy chciałby jeszcze ktoś zadać pytanie? Tak. Bardzo prosimy. Skąd się wziął pojęcie języka indyjskiego, który przypomina bardzo język niemiecki? Pan pyta tutaj właśnie o język jidysz. Bardzo często mylimy hebrajski i jidysz, co to jest. No, Żydzi, to wiemy. No właśnie. Żydzi osiedli masowo, tak można powiedzieć, na południu Niemiec, Bawaria, wiek 8-9. I jidysz to jest właściwie taki żargon niemiecki. Czyli taki, jak po polsku mówił Żyd, taki właśnie hasyd, to nazywa się to żydłoczenie. Ja dwa razy słyszałam w życiu to żydłoczenie i to jest język, proszę Państwa, który przez Żyd mówi po polsku, ale przez pierwszą minutę gdzieś Państwu dzwoni w głowie, że to coś znajomego, ale co to jest? Dopiero mija minuta, dwie i człowiek zaczyna łapać, że to są zniekształcone słowa polskie. Na blaskim czasu rozkoniał się jednego brzuchnął w kop, a drugiemu napiętał na deptę. No. Dokładnie. Dokładnie jidysz to jest taki. Jidysz to jest taki żargon niemiecki, takie żydłaczenie na języku niemieckim, tylko że też różne głupstwa się wypisywało i wypisuje. A profesor Honeszmeruk, świętej pamięci Żyd z Jerozolimy, ale polski Żyd, i pokazał mi dokumenty i udowodnił, że Żydzi nie używali łacińskiego języka, dlatego że dla nich łaciński język, nasz alfabet, jest trefny. I dlatego ten jidysz używali hebrajskimi literami. Ale to też rodzi problemy współczesne, bo na przykład ten Yitzhak Katzenelson, którego przywiozłam Państwu tutaj parę egzemplarzy, napisał swój poemat w jidysz, literami hebrajskimi, ale językiem, którego nie zna młodzież w Izraelu. I nie ma dostępu do tego tekstu, dlatego łatwo ich zafałszować, tak? Czyli jidysz to jest żargon niemiecki zapisywany hebrajskimi literami. I dlatego w czasie wojny tym żydłaczącym po niemiecku Żydom łatwo było się z Niemcami skomunikować. Bo tak jak mówię, Niemiec też na początku nie rozumiał, ale po minucie dwóch łapie się ten język. Ja powiem Państwu, jak pierwszy raz żydłaczenie słyszałam, to było na konferencji właśnie w Jerozolimie, 88 rok. A propos właśnie dzisiejszego tego kardynała, to ja pierwszy duży wykład na temat dzieci żydowskich wygłosiłam na auli uniwersyteckiej w Jerozolimie do blisko 1000 Żydów. No i chciał się ze mną spotkać tam że koniecznie chce ze mną rozmawiać profesor Mojżesz Shapiro tu z Baltimore. Umówiliśmy się w hotelu na dole, no, sympatyczny pan, i zaczyna do mnie mówić językiem, którego po prostu kosmiczna zupełnie, bo właśnie po minucie, po dwie widzę, że on mówi po polsku, jak zaczął do mnie mówić, no pani Ewa, to ja nie wytrzymałam, bo ja nie umiem się powstrzymać od śmiechu, zacząłem się strasznie śmiać. I ja mówię, panie profesorze, kto pana uczył polskiego języka? A on mówi, no rozumiem, że się pani śmieje, ale ja się urodziłem w Ameryce, a polskiego języka nauczył. Przyjechali w XIX wieku do Polski, rodzice już polskiego nie znali, nie umieli, mówili tylko po angielsku, a dziadek był fanatykiem, kochał Polskę i wnuka nauczył po polsku. Zresztą profesor Mojżesz Shapiro był przyzwoitym historykiem, jego wywalili Żydzi z Uniwersytetu Baltimore, bo on mówił na swoich wykładach tylko o wielkim poświęceniu Polaków dla ratowania Żydów i o wielkiej gościnności Polaków, więc wyrzucili go z uniwersytetu i wtedy uczył w takim liceum dla dziewczyn żydowskich. To jest to żydłaczenie. No to jidysz to jest właśnie ten język. Po hebrajsku pisze się od lewa do prawa, prawda? Po hebrajsku pisze się od lewa do prawa i po żydowsku pisze się od lewa do prawa, tylko że żydowskie litery oddają język żydłaczenie niemieckie, a po hebrajsku język hebrajski. Tak, dziękuję. Ja mam dwa pytania. Tutaj do mikrofonu. Panie profesor, pierwsze pytanie to może praktyczne. My tu, mieszkając w Ameryce czy w Chicago, stykamy się na co dzień z Żydami. Mamy mecenasów, sąsiadów, dzieci nasze się przyjaźnią.
Pani jako historyk, badacz, jako taką uwagę, jak, co dotyczy ich duszy, czy mamy się do nich przybliżać, na co uważać i tak dalej. Nawet ja mam kolegów, tak ja rozmawiam jak pani tutaj do nas, różne rzeczy, oni nie są bieżący, to cały czas tam... No więc wie pan co, jest taka, no niestety nie dałam rady przywieźć, ale napisałam taką książkę Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie. Ja osobiście z jednymi Żydami współpracowałam, lubiłam się, naprawdę są to ludzie, byli to ludzie wspaniali i dziś też mam grupę młodych Żydów, na których mogę liczyć i to zależy od człowieka. Jeden Żyd, Żydzi sami o sobie, proszę państwa, mówią tak, jak Żyd jest dobry, to już jest święty, tylko go do nieba posłać. Jak jest zły, to jest gorszy niż diabeł. I tak to jest. Jednymi się przyjaźnimy, z innymi. Polaków wszystkich też pan nie kocha, prawda? Tak. Więc to, i to jest takie ciekawe zjawisko, że między nami Polakami jest tak. Tu na wojnie, na górze wojna, Izrael klepie tą, a Polacy. Ale tak jak się spotykamy, to nie ze wszystkimi oczywiście, tak jak mówię, ale ja wspominam szczególnie tych nieżyjących Żydów, profesor Judetę Kestenberg, jej męża Mietka, z którym się przyjaźniliśmy do końca i oni mnie uczyli tej religii żydowskiej, więc Żydzi mi powiedzieli o tych wszystkich prawach, Żydzi mi właśnie zainspirowała do napisania tej książki Poza granicą Solidarności najważniejszej, zainspirowała mnie Żydówka uratowana w Przemyślu. Bo to była sytuacja, że ja pojechałam do Hajfy jeszcze w okresie, kiedy nie wiedziałam, w co wierzyć, w co nie. No i ta baba Żydówka nagadała mi tyle kłamstw, że przyjechałam do Tel Awiwu i mówiłam, Arysiu, no nie wiem, co z tym zrobić. No i przestań histeryzować, ja Żydówka ci to mówię, gdyby sytuacja była odwrotna i to Żydzi mieliby was ratować, to żaden Polak by nie przeżył. Ja wtedy jej zapytałam, a dlaczego? Roześmiała się, powiedziała, Żydówką jestem, wszystkiego ci powiedzieć nie mogę, a zresztą to sobie szukaj, dlaczego. Mnie to zajęło parę lat, ale znalazłam, tak? Więc nie można powiedzieć, proszę państwa, że nie ma narodu złego czy dobrego, tak? Są Żydzi wspaniali, naprawdę dobrzy, na których można liczyć i są ludzie, Żydzi, którzy pana sprzedadzą za 5 groszy na najbliższym rogu, tyle. Teraz drugie pytanie. To proszę nam przybliżyć dwie postaci polskie, które my tu uwielbiamy, chociaż jedna, pan Macierewicz ostatnio się zwichnął trochę. Kto? Pan Macierewicz, jeżeli chodzi o tę ustawę 447. Także pana prezesa Kaczyńskiego, jakie genetyczne jego pochodzenie, bo tam kiedyś było w tygodniku Wprost, i pana Macierewicza, dlatego że dużo jest nieścisłości. No, ja będąc w Krakowie 10 lat temu, to 2 razy taksówkarze przychodziły do mnie, czy nie chcę jechać do Oświęcima, bo wyglądam na Żyda prawdopodobnie też. Proszę państwa, z tym wyglądem to dajmy sobie spokój. Ja pamiętam jeden z pierwszych moich pobytów w Izraelu. Też przyjaźniłam się z nieżyjącym rysownikiem Jakubem Gutermannem. On mieszkał w kibucu. Ja prowadzę je potem w kibucu i tam w kibucu to są to takie dzieci niemowlaki, dzieci przedszkolaki, te różne. I dochodzimy do grupy, no przedszkole, ogrodzone takim płotkiem, te dzieciątka tam 3, 4, 5 lat, może ze 30, 40 tych dzieci. Ja patrzę i pytam się, no Jakub do cholera, gdzie wy macie Żydów w tym kibucu? Bo 2/3 tych dzieci to blond włosy, niebieskie oczy. No śmialiśmy się, więc nie ma, proszę państwa, rzeczywiście, czy ci Żydzi, może hiszpańscy, tam bardziej marokańscy są tacy typowi, rzeczywiście, tak. Typ semicki, ale to z kolei ja nie umiem odróżnić ich od Arabów, tak? Natomiast nasi polscy Żydzi to naprawdę wygląd o niczym zupełnie nie świadczy. I wśród Polaków znajdujecie państwo najbardziej może po oczach, bo ja nie jestem w stanie określić, kto jest kto. To. Nawet opisałam w jednej z książek, proszę państwa, sytuację, bo też oczywiście pytano mnie, czy ja jestem Żydówką. 2 razy. Pierwszy raz, jak w ogóle się zajęłam tematem żydowskim, no to nawet nie wiedziałam, co to jest szabas. W Lublinie był jeden stary Żyd, no więc przez różne układy poszłam do tego Żyda i on mi tam tłumaczył, no już potem na korytarzu stoimy i on mi się pyta, czy pani jest Żydówką? Ja mówię, że nie, dlaczego?
bo pani tak mądrze mówi, nie? Szlak trafił. Pomyślałam sobie, głupisz Żydzie, czyli jak ja jestem gojką, to nie mogę być mądrzejsza, bo ty jesteś mądrzejszy. Więcej się z nim nie spotkałam, bo już miałam dość. I z drugim Żydem to też było śmieszne, taka Nina właśnie, uratowana przez siostry w Krakowie. Nina, Żydówka z Żydów. Blond, barkocz do pasa, niebieskie oczka. W życiu by pan nie powiedział, że to Żydówka. Nigdy, ją łatwo było ukryć zresztą. No i zbieram w Warszawie w dzielnicy Żydów komunistów u jej kuzyna. Siedzimy w kuchni, ja tam tą relację nagrywam. Wychodzi ten właściciel mieszkania. No i taki nieprzyjemny mały Żydek porami mi sięga i mi się powiedział przez słowo, pyta, a pani to jest Żydówką? I ja mówię, że nie. No jest pani Żydówką czy nie? Ja mówię, panie, w papierach nic nie stoi, ale nie dam głowy, że jakaś moja babka czy prababka nie zgrzeszyła z przystojnym Żydem. A dlaczego z przystojnym? Ja mówię, panie, jeśli już moja babka grzeszyła z Żydem, to mam nadzieję, że miała dobry gust. Obraził się na mnie i już się więcej nie odezwał. No więc nie patrzmy tymi kategoriami wyglądu. Nic to nie... No, Macierewicz na pewno nie jest Żydem, proszę Państwa, to... Nie. Jego ojciec zginął, żołnierz AK. To nie tak. W Armii Krajowej było Żydów na jednej ręce, można policzyć. Także to jest tylko to. Proszę, to w AL-u, no to byli Żydzi, oczywiście komuniści, ale w Armii Krajowej to też jest osobna historia, że Polacy po doświadczeniach wojny 20 roku, kiedy Piłsudski z Sosnkowskim generałem zamknęli, nie mogąc liczyć, nie mogąc dopuścić do tego, że znajdzie się wśród Żydów żołnierz, który będzie strzelał Polakom w plecy, zamknął ich w Jabłonowie, na czas Bitwy Warszawskiej, zamknął ich w Jabłonowie, wszystkich Żydów. Może i sprawiedliwych, i mądrych, i tych, którzy chcieli się bić. I dlatego też Armia Krajowa, w zasadzie mówię to na palcach jednej ręki, można policzyć Żydów, którzy byli w Armii Krajowej. A ojciec Kaczyński był w Armii Krajowej, więc tak jak i kolejarzy, to jest zagadka. Przed wojną kolejarzy nie przyjmowano, Żydów nie przyjmowali do pracy w kolei. I potem do Armia Krajowa była czysto polska, tam nie przyjmowano ani Ukraińców, ani Żydów. Żydzi mieli swój żydowski związek wojskowy, bohaterski rzeczywiście związek. Oni zginęli w powstaniu. Także to na osobną sprawę piszę o tym w wielu książkach. Jeszcze pytanie jakie? Panie Ewo, pani jest historykiem. Chwała pani za to, co pani robi. Ale czasami zdarza się pani zająć też stanowisko, czy wyrazić opinię na temat ważnych wydarzeń politycznych w Polsce, szczególnie dotyczących relacji polsko-żydowskich. I chciałem właśnie o to zapytać. Pierwsza sprawa dotyczy nowelizacji ustawy o IPN. Kiedy ta sprawa wynikła, pani bardzo entuzjastycznie poparła stanowisko polityków PiS-u. Później, kiedy żeśmy się wycofali z tego, w programie u pana Roli zajęła pani stanowisko podobne do stanowiska pana Morawieckiego. A więc uznała pani to za sukces, podpisanie umowy między panem Netanyahu. Nie, proszę pana, to na pewno uważałam, że podpisanie to był w ogóle wielki skandal. IPN, bo należało podpisać ustawę, nie pytając się Żydów. Ja zawsze mówiłam, ustawa była podpisana bodajże w styczniu, wyszła ustawa. Po co politycy polscy jesienią jeździli do Izraela konsultować to? Kto konsultuje ustawy niepodległego państwa z innym państwem? To był błąd. Potem, jak już doszło, że tam Żydzi się oburzyli, komisję jakąś do Izraela, między innymi zamiast już wysłać historyków, to wysłali Wittsteina, dziennikarza Żyda, który przyjechał z jedną wiadomością, że Żydom nie podoba się to, co mówi Kurek. I jakichś dwóch innych też bez wykształcenia jakiegokolwiek ludzi, a potem, także nie, to na pewno ja nie byłam zwolennikiem w ogóle dyskutowania o ustawie, ani potem w momencie już takiego gorącego mogłam powiedzieć, że
Coś, Morawiecki był moment, że powiedział jakieś sensowne słowa odnosić do tego, ale nie do ustawy, bo ustawa jest karygodna i to ustępstwo doprowadziło do tego, że rok później napluli na ambasadora i nawtykali nam, albo ta, po co było tą na temat Iranu organizować w Warszawie? Po co było do tego dopuszczać, nie wpuszczać do Polski takich ludzi i tyle. Także to ja tu jestem zawsze, może się Państwu podobać czy nie, ale zawsze powtarzam słowa Bartoszewskiego. Albo ja osobiście i my, cała Polska, będziemy traktować Żydów jak równych z równym, albo zginiemy i tyle. Drugie pytanie dotyczy Pani stosunku do PiS-u. Generalnie jest Pani zwolenniczką PiS-u i... Chwileczkę pytanie. Mogę zadać pytanie? Tak. Proszę Pana, ja jestem człowiekiem racjonalnym i wyboru. Dopuścić do władzy Tuska i przepraszam za wyrażenie, ale już tą bezbożną bandę, albo utrzymać PiS. Z PiS-em walczę, PiS krytykuje i taka jest rola nas, mnie również jako obywateli, bo my jako obywatele w demokratycznym państwie mamy obowiązek patrzeć władzy na ręce i krytykować ją. Z PiS-em lepiej czy gorzej można się dogadać, tak jak powiedziałam. Jako historyk mówię o tym, naprawdę politycy i prezydent i politycy już nie używają tego słowa i to jest sukces. Walczą jedwabne, mam nadzieję wywalczyć. I tyle. Nie ma, naprawdę to jest ważne, jeśli by dopuścić do władzy w tej chwili Tuska i jego lewactwo, to nie damy sobie rady, bo dobierają nam się do dzieci, wie pan. Jednocześnie jestem zwolennikiem budowy silnej prawicy. Winnicki, który tu do państwa przyjedzie, mam nadzieję, spotkam się z nim też w Warszawie, bo mówię tu to od dawna. Nie głosowałam na Konfederację, proszę państwa, z jednego powodu. Współpracuję z tymi młodymi ludźmi z Marszu Niepodległości, z narodowcami innymi i z tym wszystkim. Tylko po co oni wzięli sobie tego Korwin-Mikkego? Starego capa, proszę państwa, który... Nie można zastawiać się starym capem i nie głosować na Konfederację i zostawić Polskę na pożarcie. No, ale to jest nierozdzielne. Wie pani, przez cały czas ogłupiani. Rząd mamy bez przerwy żydowski. Chodzi po Warszawie, Jozioroski z Baksikiem, złodzieje ukradli Polsce 45 miliardów i nic się im nie dzieje. Zgadzam się z panią. Wezmą także 447 i też powiemy, że nic się nie stało. Nie, ale wie pani co, myśli pani, żeby dopuścić do władzy Korwin-Mikkego, to nie jest niebezpieczne. Nie moglibyśmy dopuścić. No bo na Konfederację głosując, głosujemy na niego. Zrobimy z niego prezydenta. No, ale proszę państwa, no nie będziemy tu dyskutować. Każdy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem. Ja mówię... Nie tworzymy trzeciej partii i to jest cały nasz błąd. Ale właśnie, proszę pani, proszę mi powiedzieć. Ja jestem zwolennikiem na prawo trzecia partia. Na przykład wymyśliłam sobie nazwę Wolność, Równość, Niepodległość. Dobrze, w której będą... Miała szansę. W każdej chwili. Nie osoby, ja nie jestem politykiem, proszę państwa, umówmy się, ja jestem historykiem. Politycy po prostu nie cierpią mnie bardzo, tak samo jak kardynałowie w Stanach Zjednoczonych. Więc po prostu nie odpowiem pani na pytania, politycy czy kardynałowie lubili po prostu i tyle. Dlaczego Gąsiorowski z Baksikiem? Ale to nie pytanie do mnie, proszę pani. Ja nie jestem prokuratorem, nie jestem ministrem. Panie, mogę dokończyć jeszcze? Proszę bardzo. Doceniamy pani krytykę PiS-u, jeśli chodzi o polityków PiS-u, jeśli chodzi o jedwabne, absolutnie. Dotychczas pani to tłumaczyła głupotą polityczną pana Gowina czy pana ministra od kultury. Zawsze mówiłam głupotą graniczącą ze zdradą. Powiedziała pani to dwa razy właśnie. Po raz pierwszy na konferencji w sprawie... W Krakowie, tak. Czy
to ten statement pani podjęła dlatego, że ujawnił to pan Michalkiewicz, ten tajny negocjacje? Między innymi, proszę państwa, dlatego, że no, ja mam za mało danych, żeby powiedzieć, co jest co. No, głupota granicząca ze zdradą. Co to się wkrótce okaże? I tyle. Czy dzisiaj, kiedy... Ostatnia sekwencja. Czy dzisiaj, kiedy delegacja Izraela przyleciała do Polski, mimo że była odwołana, i polscy politycy, czołowi politycy PiSu, tacy jak... Wiemy, tak. Spotkali się ponoć. Czy ta? No nie wiem, kto się spotkał, to tego nie wiem. Bo... Pan Winnicki to ujawnił i czeka na odpowiedź na interpelację. Czy ta sytuacja utwierdza panią w przekonaniu, że być może jest to zdrada, tak samo jak... Ale pan... oczywiście, to są takie te elementy, które... Pytanie, czy przypadkiem nie przechodzimy na poziom zdrady? Czy tak samo fakt na zdradę? Fakt nieprzyjęcia projektu ustawy pana Rzymkowskiego odnośnie 447 nie jest dodatkowym dowodem na to, że być może mamy do czynienia... Tu nie mam, wie pan, bo musiałabym widzieć tę ustawę, czy ona... No bo uchwalić głupią ustawę niedopracowaną też jest warto. Tu mam za mało argumentów, nie umiem tego powiedzieć po prostu. Dziękuję. Proszę państwa, ja jeszcze raz, bo spotkanie niedzielne też było bardzo takie... Nie po prostu pani, nerwowe, bo ja... Agata, jedną chwilkę. Pani, naprawdę zgadzam się z panią, że ci Żydzi nie powinni chodzić po ulicach Warszawy, powinni siedzieć w więzieniu. I tyle, no co mogę pani powiedzieć? Proszę państwa, więc tak, jeszcze raz powtórzę, jeżeli chcecie zadawać pytania, podejdźcie tutaj, bo robi się taki jarmark po prostu. To jest brak szacunku do gościa i nas, organizatorów, i do państwa. Także bardzo proszę, ja nikomu nie zabraniam zadawać pytania, nie ma żadnej cenzury. I proszę pytania bez jakichś tam wielkich wstępów, no bo po to mamy panią doktor, która już wyjeżdża, żeby jej zadać pytania. I proszę pamiętać, że ona nie jest politykiem, ona może... Państwo się nie musicie zgadzać, że z różnymi, ale oczywiście jej poglądami, ale ona nie jest politykiem i wpływ na polityki, na politykę chyba też niewielką ma. Także proszę o tym pamiętać, bo czasami zadajecie takie stricto polityczne pytania. Będzie poseł Winnicki, zadajcie, był poseł Rzymkowski, zapraszaliśmy, zadajcie. Ale tak samo było z profesorem Szwagrzykiem. No, zadawali państwo pytania tak, jakbyście zadawali Dudzie, czy prezydentowi Dudzie, czy posłom. To są historycy, dziennikarze, nie politycy. Dziękuję. Dzień dobry, dobry wieczór. Spotkałyśmy się rok temu w amerykańskiej Częstochowie. Nie wiem, czy pani pamięta. Gratuluję tego wykładu. I chciałam państwu powiedzieć, kilka osób stąd z sali było na tym spotkaniu w amerykańskiej Częstochowie. Przepraszam, że sobie pozwolę najpierw nie pytanie. Więc pamięta pani, jak pseudoelita zachowała się, która wszyscy dali pani na stojąco owację, prócz oczywiście naszych ministrów, konsulów i gości, którzy byli tam z Gazety Polskiej i członków klubu Gazety Polskiej. Chciałam państwu powiedzieć i pierwszy raz tutaj od tego czasu mam okazję z panią rozmawiać, ale robię to publicznie celowo, dlatego że państwo, jak już mówimy o polityce, mówimy o PiS, no tak, bo nie mamy innego wyjścia, ale kto stoi też za tym wszystkim? No stoi taki pan Sakiewicz, który zostaliśmy w ten dzień, w który pani miała wykład, zaproszeni na taką prywatkę do tej pseudoelity. Zobaczyliśmy, jak ta pseudoelita się zachowuje i stanęliśmy w pani obronie, bo czyli pan Mucha zaatakował, że pani Ewa Kurek psuje wszystkie stosunki polsko-żydowskie, a są wspaniałe, jest największą antysemitką w Polsce. No i później zaczęło się pan Kapuściński, pan i nawet bardzo byłam zaszokowana, że ksiądz niby od kibiców, który teraz się odkrył. Pani wie, profesor, o kim mówię, który był tam obecny. Wąsewicz, który odkrył się teraz, po której stronie stoi. Ale pani profesor, wczoraj tak słuchałam pani wywiadu
wywiadu, no nie, bo nie wolno ruszyć Gazety Polskiej, tylko otwórzcie ludzie oczy i zobaczcie, kto tam siedzi i kto tym wszystkim zarządza, że pan Sakiewicz przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i czuje się jak rzecznik rządu, a nim nie jest. Zmieni się rząd i będzie po prostu gościem, który jest zadłużony po uszy i tyle. I jest zwykłym... Wczoraj słuchałam pani wywiadów u pani Łucji Śliwy i chciałam zadać to pytanie. Broń Boże, nie chcę pani atakować, ale no, oczywiście ja mam inne trochę zdanie na temat pana Krajskiego, że pod koniec swojego życia no jednak no nie... Nie był jakimś wspaniałym bohaterem, ponieważ uczestniczył... Pan Krajski? Przepraszam. Karski! Przepraszam, Karski. Bo był przecież w komitecie wyborczym Kwaśniewskiego. Mówił, dzisiaj znalazłam takie cytaty, gdzie chwalił i Bieruta, i chwalił Gomułkę. No, chciałam... Wie pani prostu... co? Zacznę od końca. Po śmierci Bartoszewskiego, którego jestem uczennicą i nigdy się tego nie wyprę, powiedziałam publicznie, dostałam z tego powodu setki maili szybkiej śmierci. Powiedziałam w telewizji, że mam nadzieję, że Pan Bóg czasem potrafi pokarać człowieka zbyt długim życiem i mam troje dzieci. Jak skończę 80 lat, to moje dzieci będą decydowały o tym, czy ja przed Państwem wystąpię. Bo i Karskiego znałam osobiście i Bartoszewskiego. I tak to jest niestety, że wczoraj byłam tu w Chicago, która jeszcze jedyna moja ciocia żyje tu w North Lake. I ciocia Ola powiedziała, mówię, wujnia, starość się Panu Bogu nie udała. I to jest prawda. I ja z wielkim żalem patrzyłam na jednego i drugiego. Karski, bohater narodowy, wspaniały człowiek. I pamiętam jego rozmowę jeszcze na początku lat 90., kiedy siedzieliśmy na jakiejś konferencji, zamiast słuchać, co gadają, to siedzieliśmy przy kieliszku wina i papierosach, bo palił. I ja się pytałam profesorze, dlaczego pan to wszystko zrobił? A on mówi, panie, co za pytanie? Ja byłam młodym chłopakiem, była wojna, byłem żołnierzem Armii Krajowej i każdy z nas dostawał, żołnierze, dostawaliśmy rozkazy. Dostałem rozkaz, żeby zebrać materiały w getcie i wywieźć na zachód i to zrobiłem, a nie byłem bohaterem. I potem z latami to się wszystko przekształca. Oni się starzeją. Bartoszewski te głupstwa, które wypowiadał na starość, strasznie mi bolały. Pełna 50-letniego człowieka. A potem no, dochodzi też do sytuacji takiej, że się im przypisuje rzeczy, których nie mówią.